Kamera, akcja, spotkanie autorskie, pierwsze ujęcie. Chciałem opowiedzieć o jednym bardzo ważnym dla mnie zdjęciu i coraz ważniejszym dla historii Krakowa, Nowej Huty. To jak na razie jedyne zdjęcie opublikowane na świecie uszkodzonego pomnika Lenina w roku 79. To teraz dopiero, po 20 paru latach, dociera do mnie, jaka była trudność wykonania tego zdjęcia. Dlatego, że uniemożliwiono właśnie zrobienia tego zdjęcia wszystkim fotoreporterom. Kolega z ławy tam mieszkał, na czwartym piętrze. Ale to, powiedziałbym, to jest pikuś, że sobie tam mieszkał, tylko jeszcze to są osiedla. 7 takich przejściówek jest i wszędzie stali milicjanci i nie wejdziesz po prostu, bo było legitymowanie, czy tu mieszkasz. To jest, trzeba było przechytrzyć, trzeba było schować aparat, nieść w siatce z mlekiem i z jajami i z chlebem, żeby policjant zrozumiał, że ze sklepu, to nawet nie będę kontrolował, po prostu niech przechodzi. Tak psychologicznie podejść po prostu takiego milicjanta, któremu się też tam nudzi. No ale potem powiedziałbym rzecz, która jest najtrudniejsza, to znaczy cieszysz się, że masz to zdjęcie i przez 20 parę lat musisz mieć buzię na kłódkę zamkniętą, bo są niesprzyjające okoliczności do publikacji tego zdjęcia. Przychodzi stan wojenny. Powiedziałbym, dla pewności pociąłem cały negatyw i rozrzuciłem go po mieszkaniu w różnych miejscach, że może coś przetrwa, gdyby nagle wpadli po prostu i zabrali mi całe archiwum, to może to zdjęcie właśnie, będę walczył przynajmniej o to zdjęcie. I znowu trzeba było czekać, aż przyszedł czas i udało się opublikować. Plac Centralny, Aleja Róż, no i oczywiście perła w koronie nowohuckich restauracji, Stylowa. No, tylko tutaj możemy rozmawiać... Witam, zapraszam. Tylko tutaj możemy rozmawiać o pomysłach na Nową Hutę. Witam pana dyrektora, dzień dobry. Witam pana redaktora. Ludzie, z którymi się tutaj mówiłem, kochają Nową Hutę. Kochają, zapraszam. Możemy spokojnie porozmawiać o pomysłach na Nową Hutę, bo dzisiaj to chciałem panom zaproponować. Jak to w końcu? Co tu będzie? Socland, a może taka mekka alternatywnych artystów, a może normalne osiedle mieszkaniowe, taka sypialnia z zapleczem rekreacji? Do Nowej Huty nie przyjedzie nikt, żeby oglądać zabytki, no bo stary Kraków przebija Hutę stokrotnie, prawda? Huta musi mieć pewną specyfikę, którą warto pokazać. A co jest tą specyfiką Nowej Huty? Jest socrealizm, to jest raz, a dwa, jest tradycja solidarnościowa jednak. Tak. Zresztą to był przełom, który doprowadził do rozwalenia muru berlińskiego, który zmienił ustrój, zmienił w ogóle naszą rzeczywistość. I Nowa Huta miała w tym swój udział. Wyprzedziła nas chyba Stocznia Gdańska. No, Gdańsk oczywiście jest, Gdańsk i Nowa Huta. Mnie się podoba ten pomysł tutaj, tradycja solidarnościowa i jednak to miasto socrealizmu. I gdyby się skupić na tych dwóch... Dwie nogi. No, ludzie chcą też tych kawiarenek. No jak jest u nas w teatrze, jest ta kawiarenka na wolnym powietrzu. Ale niech te kawiarenki będą, ale w stylu stylowej właśnie. Tak, dlaczego nie? Będą. No naprawdę, jest duży problem z tym zachowaniem architektury, że tak powiem. Ludzie tutaj w tradycji, jak mówicie, o bardzo silnym ruchu solidarności, który gdzieś buduje się na nienawiści wobec starego systemu, tak? To nie może być w mentalności tych ludzi zgody na to, co wybudowali ludzie, z którymi walczyliśmy, tak? Dlaczego nie ma Lenina, tak? Tomek, zostawmy nowohucianom jednak ten pomysł. Oni twierdzą, że te dwie nogi, tradycja solidarnościowa i miasto socrealizmu... Da się pogodzić, tak? Da się pogodzić. No to ja bym bardzo chciał. Plus tu ludzie. Może to jest pomysł w ogóle. Może trzeba pomysł na powiedzieć, że jeszcze nie zapominamy, to są ludzie wspaniali. Dobrzy, ciepli, nie mają wziu w głowie. Naprawdę. Oni już pojadą. Boże, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. To, że miała talent od Pana Boga, to na pewno.
to, że miała wręcz ogromną energię, a ona tak jak takie Polki bohaterki z doby powstania styczniowego potrafiły swoim silnym charakterem pchnąć do dobrego działania. Proszę Państwa, historyczny moment. In via pacis et prosperitatis, to znaczy w drodze do szczęścia i pokoju. Centymetr, dobrze. Bardzo proszę panią Marię Brzeską, córkę pani Haliny Cieślińskiej Brzeskiej o dokonanie całkowitego przecięcia wstęgi, otwarcie ulicy. Dziękuję.